pierwszy dołek, pierwszy sygnał, jakiś uzior z błękitnym łoczkiem. Witam serdecznie Was na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy szybki wypad na poszukiwania to las i wykrywacz Nocta Macro The Legend. Najpierw niekompletny guzik, a teraz łańcuch. Chyba go tak nie szarpnę, będę musiał go wykopać. I wyciągnięty już na łopacie taki oto łańcuszek. A tym razem taki oto guziczek wyskoczył z ziemi. Jest w końcu i pierwsza moneta. Spójrzcie, jak ona wygląda. Była tak płyciutko, a tutaj sobie tak oto leżakuje. Jo, moneta. Jak to jest guzik, a już myślałem, że moneta. Kto tylko guzioł? Ząk. No ale guzik to guzik. Sygnał jak dzwon. A zobaczcie, co wyszło. Prawdopodobnie jakaś nakrętka, nakładka na jakieś pudełko. I to napis w języku niemieckim, czyli coś przedwojennego. No. W końcu jest moneta. Zobaczcie. Pyk. Jakaś pruska. A jest. 10 fenisiów z 1900. Którego? I widzę. Deutsche Reich Fenisz 1900, któryś tam rok. Jest i monetka. Tutaj zastanawiam się, czy ta blaszka jest posrebrzana, bo aluminium to raczej nie jest, czy po prostu z jakiegoś innego stopu. Wygląda na posrebrzaną, zobaczcie sami. Dawało to wysokie ID, takie 50 parę. W Nocta Macro The Legend to właśnie pod srebro. Zidentyfikujemy, zobaczymy. Myślałem, że jakiś napis, ale to nie napis i chyba coś srebrzonego to jednak. Prawie jak miecz aluminiowy. Ciach, ciach, ciach. Taktyczna przerwa na kabusie i zażycie trochę energii. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? A po posiłku dalej na poszukiwania blas. Była kawka, był batonik i jest klamerka. W ładnym stanie, praktycznie kompletna. Głęboko zalegała moneta. Na początku myślałem, że to nasza polska aluminiowa złotówka, natomiast to jest coś innego. Do identyfikacji w domu. A tuż obok klamerki oto część takiego łańcuszka. Chyba niekompletny, zerwany. Ładnie wygląda, zdobiony. Ale nie wiem od czego. Zobaczcie sami. A tym razem totalne zaskoczenie. Zobaczcie. Takie oto szczypce, pięćseta,
cholera wie. Pierwszy raz się z takim dziwadłem spotkałem. Aczkolwiek wygląda bardzo przyzwoicie zrobione. Stara robota. Nie ma żadnych sygnatur. I jeszcze oczywiście te szczypczyki działają. 500 czy cokolwiek to jest. A na zakończenie poszukiwań wyszło złoto Weimaru. W ładnym stanie. 5 fenoli. Jeszcze tylko sprawdzimy, z którego roku. Ręce mi się tu trzęsą. Z 1925. Złoto Weimaru tak zwane. 5 fenisi. W takim oto miejscu. W takim oto lasku. Cały czas tym samym. A tak głęboko. Na około 30 cm. A teraz na zakończenie chciałem podsumować i pokazać Wam, co znalazłem na dzisiejszych poszukiwaniach. Wszystkie takie te elementy ozdobne, które tutaj widzicie, w tym jedna łuska, różnej maści guziki, tutaj ten łańcuszek ozdobny i klamerka, no i 4 monety. Jeszcze w międzyczasie znalazłem jakąś taką nieczytelną monetę. To chyba będzie 500 marek z okresu dużej inflacji w Niemczech. Te złoto Weimaru 5 feningów, tutaj 10 feningów, także tak to wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że pomimo, że nie było skarbów, to poszukiwania i czas miło spędzony. A teraz trzeba jechać do Ewelinki. A teraz czas najwyższy wracać do Ewelinki. A po powrocie czekała na mnie Ewelinka. Z pirogami. A ja myślałem, że z tym taborkiem. A myślałem, że Hania ma go wynieść. Hania też coś nagrywała. Pierożki, będziemy jeść pierożki. Czekamy, aż się ugotują. Co specjalnie dla mnie? Oczywiście. A z czym te pierożki? Ruskie, z ziemniakami. I jeszcze będziemy robić rogaliki. Nagramy to? Nie, tylko chyba jak pierogi jemy, bo rogaliki to na kolację. A pierogi wyglądają tak. I tu się już woda gotuje. Smacznego. Smacznego. Dzisiaj Hania z kamerą też biega i nagrywa. A my będziemy konsumować pierożki ruskie. Po poszukiwaniach będą na pewno smakowały. Także dziękuję bardzo. Na zdrówko. Jeszcze nie jedliśmy. Pyszne, smaczne, energetyczne. Tak wyglądają w środku. Po poszukiwaniach jakby znalazł. Może być. No i więcej ci nie zrobię, jak może być. Pyszne bardzo. O właśnie. Jeżeli ktoś z Was miałby jakieś pytania związane z wykrywaczem metali, śmiało do mnie piszcie. Obecnie testujemy wykrywacz metali Nocta The Legend, także tutaj nabieramy doświadczenie. Chętnie podzielę się opinią na temat tego detektora. No i oczywiście chcielibyśmy się z Wami pożegnać. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania, do komentowania. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.